Słuchajcie, nowa najlepsza piosenka weselna na 2024, Mistrzostwo Świata. Ta piosenka ma taki power jak kiedyś Bałkanica. Pamiętam, jak nagrywałem wesele i to było właśnie w tym momencie, kiedy Bałkanica weszła. Dosłownie chyba z dnia na dzień miałem wesele, no i właśnie jedna z ekip załapała, że coś tak jak Bałkanica, ta piosenka powstała. Chyba się to Bałkanica nazywało. Taki gościu szedł przez Kraków bodajże i tam było tam pełno ludzi i po prostu śpiewali. I pamiętam to jak dziś, jak oni zagrali, to była taka pompa, nowa piosenka, super to wyszło. To będzie coś takiego. No i wyobraźcie sobie, że wtedy to był jeden z moich takich chyba ostatnich ślubów, jakie robiłem w Polsce. Później już wszystko zaczynało się robić w Stanach Zjednoczonych. Także no, było to trochę czasu temu. Chyba to było jedno z takich ostatnich, z tego co pamiętam. Może źle kojarzę, ale piosenka była dobra. No i tak, ten na pewno utwór będzie hitem tego roku, bo jest dobry. Jeszcze z taką góralską nutą, fajnie. Sasalele. Takie mają tu góralskie rzeczy. Skarpyty. Taka solidna wełna. Solidna wełna. Nozyki. Takie ciupacki. Witam Was serdecznie, jestem w Szczyrku. Dzisiaj mamy Puchar Świata 16-17. Lokacja Szczyrk, styczeń 2024. Także idziemy do środka. Mają dzisiaj otwarte muzeum, także chcę wejść zobaczyć. Jest tam podobno osoba, która taki historyk i osoba, która zajmuje się muzeum i opowiada całą historię skoczni, skoków i tego wszystkiego, co tutaj się znajduje. Także idziemy do środka zobaczyć. No jestem napompowany. Ciekawostką jest, na pewno widzieliście przebitki wcześniej, jakieś pół godziny drogi przed dojazdem tutaj. Sypało niesamowita ilość śniegu, także prawdopodobnie ten śnieg przyjdzie i tutaj. Także będzie fajnie, będzie uroczo. Do zobaczenia na stoku. Słuchajcie, jest zimno, jest wiecznie, zaczął padać śnieg, także przyszedł ten śnieg właśnie z tego miejsca, z którego przyjechałem. Jeszcze nie jest to samo, ale praktycznie za 20 minut będzie, prawdopodobnie będzie sypało tak samo, bo to zawsze idzie w tą stronę. Także idziemy na skocznię. Na razie jeszcze nie jest obładowane, chociaż za jakieś 3-4 godziny co się zacznie i będzie po prostu tłum ludzi. I wiem, jak to tu było już wcześniej. Puchar Świata, no to wiadomo, będzie tu załadowane Niemców, Czechów, Polaków. Już widzę, jest bardzo dużo osób, ale będzie tego jeszcze więcej. Także idziemy zobaczyć, póki jeszcze można, póki jeszcze się stąd mogę w ogóle wydostać. Także zapraszam Was ze sobą. Te chatki drewniane w górach są po prostu magiczne. Będzie można zrobić. Jeszcze chwila, już czeka Milka. Milka widzę, że tu sponsoruje chłopaków. No i też jak będziecie mieli ochotę, uwaga, klikniemy. Będziecie mieli ochotę sobie zjeść czekoladę. Klikacie w guziczek, wypada Milka, no i macie pożywkę. Słodkości trochę. A tu na niebiesko Audiczka. Jeździłem tym metronem w Stanach. Trochę się to rozpadało w środku. Tak, szczerze było to piękne auto, ale szczerze powiem Wam, że
było to jedno z najgorzej. Słuchajcie, naprawdę takie plastiki były straszne w tym aucie, że wszystko, ale to wszystko skrzypiało. Pełno piano black i wszystko, ale to wszystko skrzypiało. Ale autko przepiękne. Prezentuje się bardzo ładnie. Telewizja Polska już jest, rozstawili się. Idziemy do muzeum, zobaczymy, czy czegoś się dowiemy. Mam nadzieję, że tak, wiem, że jest to jakaś osoba odpowiedzialna za to, żeby pokazywać i opowiedzieć trochę o historii tej skoczni chyba i samych skoków naciarskich, także idziemy do środka. When this project is one of, this is like 1987 BC. Henryk Marka powtórzył zeszłoroczny sukces, wygrywając po raz drugi w swojej karierze bieg narciarski na dystansie 50 km. Guys, this is also super old. Wow. They have our inspiration here. Like this is like, I don't know, 30, 40, 50 years ago. Antoni Wieczorek, Józef Huczek, Janusz Waluś i Andrzej Sztolf. Zobaczcie, nasza drużyna 1920-1930, jaki mieli sprzęt. Zresztą pokażę wam jeszcze raz. To jest właśnie ten sprzęt, nie wiem czy ten, ale zobaczcie, jak to wyglądało. No mało bezpieczeństwa, ale dużo siły ducha, żeby wyczyniać takie długodystansowe, jak na przykład Henryk Marka, 50 km biegu w śniegu, czymś takim. No akurat to jest do skoków chyba. Zobaczcie, te stare sprzęt, tu jest troszkę młodziej, a to co już teraz mamy, zobaczcie to. No to tego jeszcze nie widziałem. Wow. To jest niesamowity kawałek historii, dlatego warto przyjechać do Szczyrku, zobaczyć sobie takie muzeum, zobaczyć sobie historię. Jak ktoś lubi narty, coś wspaniałego. Nie mogę zrobić. Oczywiście, zadam Państwu odpowiedź. No jeszcze raz, 1920-30, 1940, 1950, 1960, no i 70, 80, no i czasy współczesne. Tego no, mistrza. Kamila, jak wygrał Mistrzostwo Świata w Anglii Fiemy 2013, Adama Narty, no i takie współczesne są. Tak. No, zresztą tam te narty, te Fischery się nie zmieniły tam od 20 lat. Praktycznie tylko kalkomania się, ale środek tu jest narty Fischera. Mniej więcej tak wygląda środek. To jest taki kompozyt, trochę tektury, trochę kleju, chodzi o to, żeby lekkie to było. O! No, czyli to nie jest ciężka narta. Ja nie zawsze myślałem, żeby utrzymać stabilność, to ta narta musi być ciężka. To są najcięższe narty na świecie w ogóle wyprodukowane, skokowe. Kessle austriackie, metalowe, pisze. Metal. Na takich nartach skakano z Kuowalei w 1960 roku na Igrzyskach Olimpijskich, a na tych konkretnie taki zakopanego Józef Karpiel w kombinacji skakał na tych nartach w Olimpiadzie w 60 roku. Na przykład te ze Szczyrku, Józef Huczek, był taki mój sąsiad z 56 roku. Wow. I on skakał na tych nartach w Cortinie. Za dwa lata znowu w Cortinie są Igrzyska Olimpijskie. One już były obkładane plastikiem, a tam są najstarsze i najlepsze narty drewniane na świecie skokowe w tamtym pomieszczeniu. Te są najstarsze. Na takich nartach skakano na pierwszych Igrzyskach Olimpijskich w Chamonix w 1924 roku. Czyli to są te pierwsze narty. Tak. Potem San Moritz 28 rok. No, to są takie bindungi, były prymitywne wiązania, potem już były Kandahary. Czyli but ze skóry chyba, tak? To co widziałem wcześniej, tylko zapinane i... Tak, o tu są buty takie skokowe, kiedyś były do kostki. Wojtek Fortuna jak wygrał to jeszcze w takich butach skakał w zdjęcie. A teraz są wysokie buty, takie mają firmy na gaby. To są akurat od Wąskiego. O, Paweł Wąsek też będzie skokał. To są, mają takie wkładki, skoczkowie wkładają, żeby kolano było, kąty, żeby były lepsze, bo lepsze odbicie wtedy jest. Wow. No i kombinezony tam takie, 30-40 skoków i nowy kombinezon. Stroje olimpijskie z różnych igrzysk olimpijskich. To Sapporo kożuszek taki jest. Oni, kto był w Sapporo, to oni sprzedali i w koszulach wrócili. To było strasznie dużo pieniędzy za ten.
120-150 dolarów dostawali, także wtedy to było bardzo dużo. Uczciwe, bo oni, znaczy chłopcy wozili kryształy, tam sprzedawali, ale za to sobie kupowali sprzęt dla siebie. Wojtek Fortuna, takie piękne japońskie rękawiczki skórkowe kosztowały około 100 dolarów wtedy. To były ogromne pieniądze, to było takie rękawiczki, to było marzenie. A Wojtek dostał za złoty medal olimpijski 150 dolarów, czyli mógł sobie za tą rękawiczkę kupić. No i kupił te rękawiczki. To czasy takie, jak się młodzieży to opowiada, to niemożliwe coś takiego. Niemożliwe takie czasy. O, tu są najstarsze narty. The oldest ski ever. This is like a 920. That's crazy. Old pictures. Zobaczcie sobie, tu mamy narty 1920-1924, te przełomy. Trochę drewna. Ja pamiętam takie stare narty już, to było dawno, dawno temu, ale troszkę drewna, no nie miałem butów, byśmy jakieś tam normalne używali, ale to tylko żeśmy znaleźli jakieś stare, w moich czasach już były normalne narty, ja już miałem takie naprawdę wypasione narty, ale ogólnie trochę drewna, tak skórzane buty. No i jak widzicie, troszkę na sprężynce się to przytrzymie, taki laczek tutaj, żeby to tylko zapiąć i skakają. Zero bezpieczeństwa, 100% fanów. Tak się żyje, panowie. Zobaczcie jeszcze tą historię tutaj. Fotografię. Uwielbiam, uwielbiam. Powiem wam szczerze, że uwielbiam takie historyczne miejsca. A coraz bardziej mnie to kręci, bo to jest też nasza historia. I im bardziej wyjeżdżam do Stanów, im bardziej jestem w Ameryce, to powiem wam szczerze, tym bardziej czuję się z historii takim dumnym Polakiem. W ogóle zobaczcie te zimy wtedy. Śnieg, wszystko skute lodem. Takie nartki, skórzane buciki, jakiś tam lekki ubiór i ogień. To były czasy, teraz wszystko takie, wiecie. Na komforcik jest bardziej, żeby było fany, stylowo i komforcik, nie? No a zobaczcie te czasy. Niesamowity kawałek historii. Look guys, even brave girls were jumping. 1970. Everyone was jumping. It was super cold, no really good equipment, but everybody had a fun. I wanna be here. I wanna be back to 1970s. Those are my favorites. I want them. Mieli krzepę, zobaczcie jaki wyczek. Sweter. To byli faceci wtedy. Jak zwykle precyzyjny, w górę, mocno, 103,8 i teraz odległość, walcz Adam, walcz! I teraz jak daleko po frunie, bowiem ma jeszcze możliwość, jest, ustał! I najważniejsze, że ustał najdłuższy skok, a więc kapitalnie znowu, nie ma siły na Polaka, 220 metrów, 220 metrów. Zobaczymy noty, tutaj są noty po 18,5, docenili przede wszystkim tę odwagę lotu, tę odwagę, która pozwala mu właściwie zamknąć marzenia rywali. Adam Małysz prowadzi. To były czasy, tak się bawili ludzie, słuchajcie, skoki, zima. Dobre grzane wino, piwo z goździkami i miodem. To były naprawdę najlepsze momenty. Zobaczcie, nawet w toalecie szary papier. Też kawałek historii. Tutaj na razie przygotowują stok. Nic się nie dzieje. Poza chłopcami, którzy tam coś robią. A tu będzie imprezka. Tu będą nadawać, można będzie siedzieć. Big guy. Tu mamy taką małą scenę. Prawdopodobnie będą mieć jakieś przemówienia. Nie wiem, nagrody chyba tu będą. I może jakaś dobra impreza.
Ja niestety będę musiał pracować zdalnie. Amerykany czekają na mnie od 3 godziny do no ile się da, by chcieli wycisnąć. No ale tu będą się bawić. Będzie hucznie, będzie dużo ludzi. Będą... Biłaś się, ale fajnie, że się biłaś. Ładna dziewczyna, to może zostać. Będzie muzyka, będą słodkości, będzie się działo. Próbuję wydostać, bo już się zaczyna, także wyjeżdżam stąd, nawet nie jechać na burgera, nawet nie chcę jechać na burgera, bo nie mam zamiaru tu utknąć, jak chcę jeszcze do góry jechać, to już w ogóle będę po prostu stał w nie wiem ile. Także uciekamy, później nagram resztę materiału. Lajkujcie, subskrybujcie już, proszę, zejdźcie na dół, like, subscribe, no i wyślijcie może ten film dalej gdzieś do znajomych tego linka, żeby to się napędziło, żebyśmy robili więcej fajnych rzeczy. Do zobaczenia.